Witam, zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić w bardzo prosty sposób wianek z brzozowych patyczków ozdobiony malutkimi, kolorowymi kurkami. Nasz wianek zrobimy na prostej podstawce z tektury. Wystarczą dwie pokrywki, jedna duża, druga mała. Odrysowane od pokrywek kółka wycinamy i w ten sposób powstaje nam wianek. Aby był troszkę mocniejszy i lepiej się trzymał, oklejamy go dowolnym papierem. Teraz tektura stała się sztywna i twarda. Bezpiecznie możemy przyklejać patyczki. Będziemy je przyklejać klejem na gorąco. Takie patyczki to po prostu zwyczajne brzozowe gałązki pocięte sekatorem na małe, różnej wielkości kawałeczki. Jedne większe, drugie mniejsze, jedne jasne, drugie ciemne. Dzięki temu ładnie to wygląda. Teraz przyklejamy je tak, aby się ze sobą krzyżowały i aby były jak najbardziej różnorodne. Na takiej tekturce patyczki przykleja się naprawdę bardzo prosto. Thank you.
Janek gotowy. Teraz możemy go ozdabiać. Teraz zrobię malutkie kurki z kolorowych piórek. Jak zrobić dokładnie takie kurki? Zobaczcie na filmie w kartach podpowiedzi. Zaczynamy od zrobienia podstawy naszej kurki. Do tego wykorzystam jajko styropianowe o wysokości 3 cm i styropianową kuleczkę o średnicy 1,5 cm. Połączę je ze sobą zwykłą wykałaczką. Okleimy podstawę papierem. Ja wykorzystam tu zwykły ręcznik kuchenny, ale może być dowolny papier. Zostawiamy do wyschnięcia na około 24 godziny. Po wyschnięciu podstawa jest twarda i bezpiecznie możemy oklejać ją piórkami.
chciałabym, aby mój wianek miał taki wiejski charakter. W związku z tym zacznę od dodania kokardy z paska juty z jutowego worka. Można też wykorzystać gotową taśmę jutową. Teraz na patyczkach posadzę moje kurki w podobnych kolorach do patyczków brzozy. Aby nadać jeszcze bardziej wielkanocnego charakteru, dodam malutkie pszczowe jajeczka. Podobają mi się takie jajeczka w kropeczki, w związku z tym dołożę troszeczkę czarnym flamastrem kropeczek na tych jajeczkach. Na koniec dodam jeszcze dropiate piórka. Taki wianek pięknie prezentuje się na drzwiach na Wielkanoc, ale nie tylko, bo to również piękny wiosenny wianek. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli mój film Ci się podobał, to daj mu lajka. A jeśli zainteresowało Cię to, co pokazałam, to zobacz inne filmy, w których robię podobne dekoracje. A jeśli chcesz być na bieżąco z moimi pomysłami, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia.